Dzień dobry, nazywam się Tomek Bronny, jestem dyrektorem fabryki w Świętym koło Środy Śląskiej. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia najbardziej zrównoważonej fabryki PepsiCo w Unii Europejskiej. Jesteśmy w dziale produkcji. Już za chwilę wystartują dwie linie produkujące chipsy. Jedna linia produkująca Doritosy. Rocznie zużywać będziemy ponad 60 tysięcy ton ziemniaków i ponad 15 tysięcy ton kukurydzy. Kukurydza trafia do silosów, z silosów trafia do gotowania. W tych kadziach kukurydza gotowana jest do dalszego procesu produkcyjnego. Jesteśmy w obszarze autopaletyzacji. Droga kartonu do tego obszaru wiedzie przez 2 km różnego rodzaju przenośników. Jak widzimy, w tym obszarze pracuje 12 robotów. Każdy z nich może jednocześnie paletyzować do 4 różnych wariantów produktu. Każdy z nich układa około 150 kartonów na minutę. Znajdujemy się na obszarze magazynu wyrobów gotowych. Jest to pierwszy automatyczny magazyn PepsiCo w Polsce. Pojemność magazynu to 8800 miejsc paletowych. Wysokość składowania 20 metrów, a całość układu to pętla monorail, 4 układnice i 5 pól z rolkami grawitacyjnymi do załadunku towaru. Jeżeli chcielibyśmy ustawić wszystkie słupy regałowe w jednej linii, to całość stanowiłaby 18,5 km. Witam Was w Laboratorium Kontroli Jakości. Oprowadzę Was trochę po naszych sprzętach, które się znajdują w laboratorium. Zacznijmy od magnetycznego rezonansu jądrowego. Badamy na nim zawartość tłuszczu oraz wilgoci w chipsach. A po co to wszystko? To wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższą jakość naszym produktom. Obecnie znajdujemy się w pomieszczeniu kotłowni w sercu budynku Utility. Łącznie mamy 4 kotły o mocy 12 MW, a za moimi plecami jest pierwszy PepsiCo, jeden z pierwszych w Polsce, w pełni elektryczny, bezemisyjny kocioł parowy o mocy 3 MW, która zaspokaja nam zapotrzebowanie na parę w procesie TC. Ilość najróżniejszych technologii, które wprowadzamy do tego, żeby zakład był 0 metry ultra, jeśli chodzi o zużycie wody, w zakładzie jest bardzo duża. Wprowadziliśmy instalację do odzysku wody opadowej z deszczowej. Odzyskujemy wodę z linii produkcyjnych. Ta woda nadawana ma drugie, a nawet momentami trzecie życie w zakładzie. Wraca do układów produkcyjnych, krojenia i mycia ziemniaków. Wprowadzamy również innowacje w obrębie odzysku ciepła. Odzyskujemy ciepło dla potrzeb linii produkcyjnych, dla potrzeb chłodzenia całego zakładu, klimatyzacji. W okresie lata, w okresie zimowym, to ciepło jest transferowane do układów grzewczych. Witam na oczyszczalni ścieków PepsiCo w Środzie Śląskiej z wydajnością 1600 m3 na dobę. Jest to obiekt z etapami oczyszczania mechanicznymi, fizyko-chemicznymi oraz biologicznymi. Natomiast do usuwania azotu obecnego w ściekach użyjemy innowacyjny proces deamonifikacji z użyciem wyselekcjonowanych bakterii Anamox. Proces ten pozwoli nam na zaoszczędzenie zużycia energii nawet do 60%.